W tym filmie pokażę Wam na przykładzie, co to jest rozkład na ułamki proste. Mamy funkcję wymierną, czyli taką, która jest ilorazem dwóch wielomianów. Mamy wielomian w liczniku, wielomian w mianowniku. I chcemy tę funkcję przedstawić w postaci sumy ułamków, które są w pewnym sensie prostsze. Na czym to polega, za chwilę się przekonacie. Procedura ta wymaga, abyśmy mieli wielomian w liczniku którego stopień jest mniejszy niż stopień wielomianów w mianowniku. Ta nasza funkcja, od której tutaj zaczynamy, nie spełnia tego warunku, więc musimy w pierwszej kolejności to poprawić. Czyli musimy podzielić zwyczajnie licznik przez mianownik. Tak jak się dzieli wielomiany. W jednym z poprzednich filmów pokazywałem Wam, jak to się robi, ale nie zaszkodzi, żebyśmy sobie powtórzyli i przećwiczyli to jeszcze raz. Czyli dzielimy. Patrzymy na. Wiodące potęgi. Yy, mamy x kwadrat i x kwadrat. No to pytamy, ile razy x kwadrat się mieści w x kwadrat? No to oczywiście to jest 1. 1 razy x kwadrat to jest x kwadrat. Mnożymy, czyli minus 3x minus 40. I teraz musimy obliczyć różnicę tych dwóch wielomianów. Odejmujemy. Yy, x kwadrat minus x kwadrat to jest 0. Minus 2x odjąć minus 3x to jest minus 2x plus 3x, czyli będzie po prostu x. Minus 37 odjąć minus 40, to to samo, co minus 37 dodać 40, czyli będziemy mieli plus 3. No i to już się dalej nie podzieli, bo mamy wielomian mniejszego stopnia, czyli udało nam się podzielić te wielomiany, dostaliśmy wynik dzielenia i resztę i teraz możemy zapisać ten wielomian w takiej postaci, że to jest że to się równa. 1, no bo to jest wynik dzielenia, plus to, co się nie podzieliło, nadal zostaje niepodzielone. Czyli przepisujemy mianownik tak, jak był, a w liczniku mamy. A w liczniku mamy x plus 3. Żeby Wam lepiej zobrazować, co tutaj dokładnie się stało, to przypomnijcie sobie, na czym polegało. Na czym polegało sprowadzanie ułamka niewłaściwego, jak na przykład 13 drugich, do, ułam, do postaci ułamka właściwego? Uczyliście się tego w szkole podstawowej, nie wiem, w trzeciej czy czwartej klasie. No teraz każdy wie, pewnie w pamięci jest w stanie obliczyć, że to jest 6,5. Ale jak to robiliście w szkole? No, 13 trzeba było podzielić przez 2. tak? Patrzymy, ile razy dwójka mieści się w 13. Mieści się 6 razy. 6 razy 2 to jest 12. Odejmujemy, zostaje 1. No, 1 to już jest reszta, która się dalej nie dzieli. Czyli ten ułamek za, możemy zacząć w postaci 6 dodać, jedna druga. Jed, dlaczego jedna druga? No, bo 1 to jest ta reszta, która się nie podzieliła. No i to, co tutaj mamy, to jest dokładnie to samo. Tak jak tutaj wydzieliliśmy część całkowitą z tego ułamka, która była równa 6, i została nam jeszcze część ułamkowa równa 1, druga. Tak samo tutaj, dzieląc wielomiany przez siebie, wydzieliliśmy część całkowitą, która jest równa po prostu 1 w tym wypadku. Plus to co, się nie, to, co się nie podzieliło, czyli reszta podzielona przez mianownik taki jak był. No dobrze. No więc sprowadziliśmy do, do takiej postaci, o jaką nam chodziło. Mamy już tę, tę część, którą zajmiemy się dalej. O jedynce pamiętamy, że tutaj jest, a teraz tę część, która została i która już spełnia ten warunek o, o tym, żeby stopień wielomianu w liczniku był mniejszy niż stopień wielomianu w mianowniku, rozłożymy na ułamki proste. Więc przepiszę ją jeszcze raz. Teraz kolejnym istotnym krokiem w procedurze rozkładania na ułamki proste jest rozłożenie mianownika na czynniki. Tutaj mianownik jest stosunkowo prosty i mamy po prostu kwadratowy wielomian. No więc wiemy, że jeżeli ma pierwiastki, to rozłoży się na iloczyn dwóch, dwóch czynników. No jakie jak je znaleźć? No wiemy, że te liczby, które tutaj. Trzeba wpisać, no to ich iloczyn musi być równy minus 40, a ich suma musi być równa minus 3. No to co to są za liczby? No, po chwili zastanowienia wiemy, że to jest plus 5 i minus 8. Rzeczywiście, 5 razy minus 8 to jest minus 40, a plus 5 odjąć 8 to jest minus 3. Czyli na pewno to jest dobry rozkład. Jak ktoś nie jest biegły w tego typu zgadywaniu pierwiastków, to zawsze może obliczyć deltę i pierwiastki i też rozłożyć sobie równanie kwadratowe kwadratowy na czynniki. No, i teraz zasadnicza część to jest moje twierdzenie, że ten ułamek da się zapisać w postaci sumy dwóch ułamków, których mianowniki są po prostu tymi czynnikami, na które rozłożył się tutaj mianownik po lewej stronie. Czyli że istnieją takie stałe a i b, na razie nieznane stałe, dla których taka suma jest równa temu, tej funkcji, od, od której tutaj zaczynamy. Jest to jest pewne ogólne twierdzenie, które mówi, że taki rozkład zawsze istnieje, że jest jednoznaczny, no ale nie, nie zajmujemy się tutaj ogólnym twierdzeniem, tylko na tym prostym przykładzie to sobie sprawdzimy. Więc, jeżeli ja teraz będę w stanie znaleźć takie stałe a i b, dla których ta równość będzie spełniona, no to jesteśmy w domu, no to rozwiązaliśmy zadanie. No dobrze, no to jak teraz znaleźć taki, jak teraz znaleźć te stałe? No, musimy oczywiście sprowadzić do wspólnego mianownika tę prawą stronę i zażądać, żeby wyszło to, co jest po lewej. Ta funkcja po lewej, no, jest znana, tak? No, więc sprowadzamy do wspólnego mianownika. Może wezmę inny kolor. Yy A dzielone przez x plus 5, dodać B dzielone przez x minus 8. Sprowadzamy do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik... Wiadomo jaki jest. Jest iloczynem tych dwóch mianowników, tak jak było tutaj poprzednio. x odjąć 8. No czyli tak, pierwszy ułamek musimy rozszerzyć przez x minus 8. A drugi ułamek musimy rozszerzyć przez x przez plus 5. Czyli b razy x plus 5 dzielone przez x plus 5 razy x odjąć 8. Rzeczywiście, jak tutaj byśmy skrócili to x minus 8, to dostalibyśmy ten pierwszy składnik po lewej stronie, a tutaj jakbyśmy skrócili przez x plus 5, dostalibyśmy ten drugi składnik, który stoi po lewej stronie, czyli na pewno to jest, to jest równe. No i teraz chcemy porównać chcemy porównać tę funkcję, że ma być równa temu. No to może przepiszmy, to jeszcze raz. Mamy x plus 3 dzielone przez x plus 5 razy x odjąć 8, ma się równać, no i tutaj napiszę już wspólną, wspólną kreskę łamkową, mianownik jest taki sam, x plus 5 razy x odjąć 8, Na no a w liczniku mamy a razy x odjąć 8, dodać b razy x dodać 5. No i te stałe a i b mają być takie, żeby ta równość była spełniona dla dowolnego x. -a. Widzimy, że mianowniki są takie same, czyli możemy zająć się tylko, licznikami i dostaniemy równanie, że x plus 3 ma się równać a razy x odjąć 5, a razy x minus 8 dodać b, dodać b razy x dodać 5. Dobrze, i teraz można to zrobić na dwa sposoby. Przypominam, szukamy stałych a i b takich, że dla dowolnego x to równanie będzie spełnione. Jeden ze sposobów, standardowy, który się uczy w szkole, to żeby wymnożyć tutaj po prawej stronie te nawiasy, pogrupować względem potęgi x i porównać od potęgi, porównać współczynniki przy odpowiednich potęgach x. -a. I to jest oczywiście dobra metoda. A druga metoda to jest taka, którą teraz sobie to zrobimy, która polega na tym, żeby wstawić jakieś konkretne wartości x do tego równania. No to może jakie konkretne wartości warto tutaj wstawić? Weźmy sobie na przykład taką wartość x, dla której ten, ten składnik się wyzeruje. No to jaka to będzie wartość? No jak wstawimy x równe minus 5, no to tutaj dostaniemy 0. No więc zobaczmy, co będzie, jak wstawimy x równe minus 5. No to po lewej stronie mamy minus 5, dodać 3 równa się a razy minus 5 minus 8, dodać, no przepiszę jeszcze tym razem, minus 5 plus 5. No, i oczywiście to jest równe 0, bo tak wybraliśmy tego x, żeby to było równe 0. Czyli dostaniemy ostatecznie takie równanie. Po lewej stronie będziemy mieli minus 2 równa się a mnożone przez minus 13. Tak? A razy minus 13. Dobrze. Czyli jak podzielimy obie strony przez minus 13, no to dostaniemy wynik, że a jest równe Dwie 13. Znaleźliśmy A. Żeby obliczyć B, no to znowu musimy sobie coś wstawić. Powiedzmy, że wstawimy sobie takiego x, dla którego ten składnik się wyzeruje. No to co tu musimy wstawić? No, musimy wstawić x równe 8 po prostu. Jak wstawimy x równe 8, to będziemy mieli po lewej stronie 8 dodać 3, a po prawej stronie a razy 0, tak, bo tak wybraliśmy dodać b mnożone przez x plus 5, to od razu napiszę, bo już mam mało miejsca, że to jest 13. Czyli mamy 11 równa się a. To miało być już miało być 0, czyli mamy równa się b razy 13. A jest mnożone przez 0, czyli to jest niepotrzebne. A więc po podzieleniu dostaniemy wynik, że B będzie równe 11 trzynastych, dobrze. Czyli udało nam się rozwiązać nasze zadanie. Znaleźliśmy takie stałe, dla których yy, dla których to równanie, które tutaj mamy, jest spełnione. No to możemy teraz wrócić do naszej pierwotnej funkcji i wstawić do, do tego rozkładu, którego szukaliśmy, te stałe. A zatem nasza funkcja będzie równa 1. Przypominam, ta jedynka tutaj już, która tutaj była. 1 Dodać. No i mamy rozkład tej funkcji, znaleźli, której, który, który znaleźliśmy. Szukaliśmy rozkładu w takiej postaci. I znaleźliśmy stałe A i B. Czyli pierwszy ułamek to jest, ma w mianowniku x plus 5. Czyli mamy x dodać 5, a stała a wyszła nam równa 2 trzynaste. Czyli mógłbym teraz w liczniku napisać 2 trzynaste, ale nie lubię mieć piętrowych ułamków, dwóch kresek ułamkowych, dlatego trzynastkę napiszę tutaj w mianowniku. Tak się powinno robić. 2 13, no więc 13 idzie do mianownika. Dodać. Drugi mianownik był równy x minus 8, a współczynnik b z szukanego rozkładu otrzymaliśmy równy 11,13. No więc zamiast pisać trzynastych w liczniku i mieć piętrowe ułamki, napiszę 11 tutaj, a 13 tak, jak powinno się to zrobić, napiszę w mianowniku. Czyli znaleźliśmy rozkład naszej funkcji na ułamki proste. Moglibyście się zastanawiać, po co. Zapisywać jedną funkcję w innej postaci, która, no, która jest prostsza czy nie jest prostsza, to mogliby się być, to jest kwestia gustu, co dla kogo jest prostsze? Okazuje się, że ta postać, którą tutaj otrzymaliśmy, do pewnych celów jest dużo wygodniejsza. Przekonacie się o tym na przykład, jak będziecie się uczyli całkować. W następnych filmach pokażę Wam jeszcze inne przykłady, ponieważ ten temat rozkładu na ułamki proste jeszcze nie został wyczerpany.